Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek chciałbym, żebyśmy poświęcili na rozmowę o Hongkongu i o Chinach. Jakbyś mógł na początek przypomnieć, zarysować w kilku zdaniach historię Hongkongu. O co tutaj chodzi, dlaczego to jest ważna historia, również z punktu widzenia mapy świata? Zacznę z grubej rury. Hongkong to jest dziecko bękart, które zostało poczęte gwałtem, a wyrosło na wspaniałego człowieka, czy na wielki sukces, dlatego że Hongkong został wyrwany Chinom przez Brytyjczyków i to Brytyjczycy uczynili z niego jedno z najważniejszych miast świata. No ale w końcu zostali zmuszeni do tego, żeby ten Hongkong Chinom oddać. Oddali go w takich warunkach, to była taka kapitulacja na honorowych warunkach, której założeniem miało być to, że przez najbliższe 50 lat, od 1997 roku do 2047 roku, Hongkong ma utrzymać autonomię, utrzymać wszystkie te wolności, które miał za czasów brytyjskich. No i Chińczycy to początkowo honorowali, ale z czasem taką metodą po cichu, po trochę, niegwałtowną, tak odkrajali kawałek po kawałku te wolności Hongkongu, no jakby sinizując go, łamiąc tą umowę z Brytyjczykami, ale nie tak otwarcie, tylko tak jakby w sposób ukryty. No ale oczywiście Hongkongijczycy to wszystko widzieli, w efekcie równo rok temu wyszli na ulicę w ogromnych demonstracjach. No i te demonstracje de facto trwają do dziś. No, one się oczywiście falują, czasami są wyraźniejsze, czasami słabsze. Natomiast no, jakby podstawowym założeniem jest to, że Hongkongijczycy protestują przeciwko tym okrajaniu im wolności przez Chiny. No i to jest jakby ten element aksjologiczny. Ja myślę, że możemy zaraz się cofnąć głębiej do tych przyczyn. Natomiast dlaczego jest to tak istotne? No, Brytyjczycy stworzyli Hongkong na początku jako bazę militarną. Natomiast w tym kolonialnym ujęciu to było tak, że no flota brytyjska utrzymywała pokój i porządek, jak to się ładnie nazywało po kolonialnemu, no ale też, czyli tworzyła pewną strukturę, w której można było prowadzić handel. No i efekt tego był taki, że Hongkong stał się podstawowym pośrednikiem między Chinami a światem zewnętrznym. I tą rolę pośrednika pełnił z dużym sukcesem w XIX wieku, w XX wieku, również nawet później po tym, jak komuniści zajęli Chiny, to Hongkong się utrzymał, później został, no, stał się jednym z tak zwanych tygrysów gospodarczych azjatyckich, no a potem po powrocie do Chin jakby tą swoją pozycję utrzymał, czy może wcześniej, jeszcze zanim wrócił do Chin, to jeszcze było otwarcie Chin po drodze gospodarcze, no i Hongkong stał się głównym pośrednikiem, czy główną bramą wjazdową, metaforycznie to ujmując, kapitału do Chin, dlatego że w Hongkongu swoje siedziby ma bardzo dużo firm handlujących z Chinami, dlatego że Hongkong ma normalnie, ma na przykład prawo własności i ma porządne regulacje prawne, które je chronią. W efekcie wygodnie jest handlować z Chinami, a mieć siedzibę w Hongkongu, bo w Chinach jest rewolucyjna sprawiedliwość i mogą urzędnicy wszystko zabrać na przykład, no a w Hongkongu jednak wciąż jest praworządność. W efekcie to była idealna sytuacja przez lata, przez dekady dla biznesmenów, że pod ochroną
wciąż tego systemu prawnego hongkongijskiego byli, więc nie mogli ich za bardzo, władze chińskie nie mogły ich ruszyć. Nie żeby jakoś bardzo chciały, ale nawet teoretycznie. Natomiast jednocześnie mogli zarabiać krocie na handlu z Chinami. No i to powodowało i dalej powoduje, że właśnie, że Hongkong jest tą główną bramą gospodarczą do Chin. I odwrotnie, dlatego że, no, że w Hongkongu jest jakby, to jest też w drugą stronę, na przykład urzędnicy chińscy tam wolą na przykład kupować nieruchomości, czy tam trzymać pieniądze w bankach, no bo bezpieczniej. W efekcie to działało w dwie strony, no ale te zmiany obecnie właśnie chińskie no powodują, że ten idealny układ się kończy. On się nie kończy z powodu działań jakichś administracyjnych, bo gospodarczo to się niewiele zmieniło, ale on się kończy dlatego, że doszło do poważnych zamieszek i te zamieszki, no trwające już rok, tak, tak już mówię, z przerwami, ale one jednak zburzyły ten wizerunek miasta. Hasłem Hongkongu było Światowe Miasto Azji. No i w tym momencie jakby no, już nie bardzo jest światowe, ponieważ jest ciągle w ogniu, a pieniądze lubią ciszę i lubią, a na pewno nie lubią zamieszek. W efekcie no, po prostu biznesmeni uciekają z Hongkongu, Hongkong traci swoje znaczenie. No najbardziej to ręce zaciera Singapur na tym, także czy podobne metropolie, no Tokio czy Tajpej, więc to one najwięcej na tym zyskują. No i jak, jeżeli nic się nie zmieni, no to po prostu Hongkong utraci tą swoją bardzo, bardzo specyficzną funkcję, tą funkcję pośrednika. No dobrze, a co takiego się stało, że Chińczycy no nie byli w stanie, czy nie są w stanie wytrzymać do tego końca, kiedy Chiny wrócą, kiedy Hongkong do nich wróci? A, no to bym się tu odwołał do psychologii politycznej. Jest takie, wydaje mi się, że azjatyckie, a nie pamiętam dokładnie z którego kraju, ale jest taka metaforyczna opowieść o tym, jak to skorpion chciał przepłynąć na drugi brzeg przez rzekę, no a tutaj nie było niczego, a i w końcu znalazł żółwia. I mówi temu żółwiowi, weź mnie na drugą stronę tej rzeki, no, przetransportuj. Na to mu żółw mówi, ale przecież ty jesteś skorpion, ty mnie zabijesz, tak? No ale mówi, no jak cię zabiję? Przecież jak cię zabiję, to utoniemy. No i żółw mu uwierzył i w efekcie wsiadł ten skorpion na tego żółwia, płynął, no i w pewnym momencie skorpion wziął i go zabił. I utonęli. I teraz pytanie, dlaczego go zabił? No otóż dlatego, taka była jego natura. No i właśnie, no i taka jest natura niestety reżimów autorytarnych, szeroko mówiąc, a reżimu komunistycznego wężej mówiąc, chińskiego, no że po prostu no, nie był w stanie tolerować tego okna wolności, jakim był Hongkong. Już po prostu było to nie do zniesienia, bo z punktu widzenia Chin to Hongkong jest kolonialnym przeżytkiem, jest w ogóle jakąś skamieliną kolonialną. Wszystkie te rzeczy, które nam się kojarzą porządnie czy dobrze, czyli tam wolność słowa, wolność zgromadzeń, praworządność i tak dalej, no z punktu widzenia Chin są fatalne. No, dam ci prosty przykład, który wszystko mówi. No, na przykład w Hongkongu co rok są ogromne demonstracje upamiętniające Tiananmen. No to z punktu widzenia Pekinu, no to jest bezczelność po prostu. To jest w ogóle, to nie można czegoś takiego tolerować. No jeżeli na przykład taka bardzo znana historia, bardzo znany incydent był taki, że w Hongkongu kilku księgarzy wydawało książki, które opisywały przewały finansowe Komunistycznej Partii Chin, najważniejszych przywódców chińskich. No i oni zniknęli później, ci księgarze, bo ich po prostu hapsnęli i wzięli ich i w Chinach aresztowali, znaczy porwali ich generalnie z Hongkongu, a później aresztowali w Chinach, no to z punktu widzenia partii komunistycznej nie można czegoś takiego tolerować, nie? Że ktoś tu po prostu pisze, że najważniejsi przywódcy są przewalarzami. No. Także no i tego typu przykładów jest więcej. No jeżeli w Hongkongu mamy już mniej, coraz mniej, ale mieliśmy kiedyś bardzo wolną prasę, no to jak ta prasa krytykowała Pekin, no to też tak nie można takich rzeczy tolerować. W efekcie to, no to właśnie wiele tego typu przyczyn spowodowało, że, no, że Chiny zaczęły właśnie tak po cichu oddolnie, nie frontem, tak? Bo
jakbyśmy sobie wyobrazili teoretyczną sytuację, że to Rosja działa, to Rosja by wysłała czołgi na ulicę, rozstrzelała wszystkich i by był wrzask na cały świat. Natomiast Chińczycy tak nie działają. Chińczycy robili to właśnie od po cichu. Na przykład przekupywali, dlatego że Hongkong ma strasznie pokomplikowany system polityczny. To jest tak, że do Rady Miejskiej, która wybiera, która współrządzi miastem, wybiera się, część jest z wyborów powszechnych, ale część nie, bo część wybierają różne jednostki administracyjne, czy tam na przykład część to jest biurokracja, część to są biznesy. No i Chiny zaczęły właśnie w tych elementach, które są niewybieralne, no to te zaczęły korumpować. No czyli na przykład nie wiem, jakiś związek, jakiś tutaj przedsiębiorców, no to proszę, inwestycje, duże możliwości finansowe w Chinach, no ale wiecie, rozumicie, nie? No mhm. I w ten oto sposób Chińczycy doprowadzili do tego, że w tej Radzie Legislacyjnej, jak to się nazywa, nie miejskiej, przepraszam, legislacyjnej w Hongkongu, no mają większość, mieli większość ci propekińscy. No i to powodowało też właśnie coraz, no i w efekcie te kolejne administracje Hongkongu były coraz bardziej podporządkowane Pekinowi, no i coraz bardziej to tłamsiły tą wolność. No i w końcu Hongkongczycy powiedzieli dość. A co powiesz na to, bo są też takie, pojawiają się głosy, że no, mieszkańcom Hongkongu pomagali, czy pomagają Stany Zjednoczone, bo na destabilizacji w tym rejonie no, po prostu zyskują, osłabiają swojego głównego przeciwnika dzisiaj. Znaczy, nie mam jakichś informacji, ale też nie mam dostępu do niejawnych informacji, ale więc no nie jestem w stanie tego... A co ci intuicja podpowiada na człowieka, który dobrze zna te rejony? Nie przesadzałbym z tym argumentem. To znaczy, on mi bardziej jednak brzmi jak teorie konspiracyjne, czy teorie spiskowe. Natomiast to nie jest... Bo to jest tak, bo to trzeba by jednak bardziej zejść na taki poziom, kto w tych Stanach, nie? Bo to nie jest tak, że mamy po prostu jakby jednolite państwo, no więc nie wydaje mi się, żeby to była jakaś polityka Białego Domu czy Pentagonu. Może w jakiejś części wywiadu, ale też nie do końca i na pewno nie otwarcie. Natomiast no w Stanach mamy wielu tych aktorów w polityce wewnętrznej, którzy wpływają na politykę zagraniczną, więc absolutnie bym się nie zdziwił, jakby tutaj jakieś stowarzyszenia czy koła biznesowe, czy różnego rodzaju lobbyści, czy inne grupy prodemokratyczne, tam prawno-człowiecze i tak dalej, jakby one na własną rękę działały w Hongkongu i wspierały. Więc myślę, że Amerykanie tak, Stany Zjednoczone jako państwo nie. Ale nie wiem tego, tak? To pytasz mnie o intuicję, więc tak bym intuicyjnie powiedział. Natomiast no, z jawnych informacji, tak bym czytał jawne informacje. A czy jest inaczej, to nie wiem. W każdym razie, no oczywiście jakby destabilizacja wewnętrzna Chin leży w interesie amerykańskim, tyle tylko, że, że jakby destabilizacja Hongkongu no, nie osiąga tego celu, dlatego że destabilizacja wewnętrzna w Hongkongu destabilizuje Hongkong. Ona nie destabilizuje Chin, dlatego że w Chinach, Chiny są de facto odcięte od Hongkongu, to znaczy to jest bardzo ciekawe w ogóle. Polecam, może nie teraz jeździć do Hongkongu, raz, że koronawirus, a dwa, że tam zamieszki, ale jak się trochę uspokoi, to polecam, bo to jest przeciekawa granica między Chinami a Hongkongiem. Formalnie do tego 2047 roku Hongkong jest traktowany, no może nie jak niepodległe państwo, ale zasadniczo inaczej administracyjnie niż reszta Chin. Na przykład Polacy mogą jeździć do Hongkongu bez wiz. Do 3 miesięcy można tam jechać, po prostu siadamy w samolot, lecimy. No a do Chin potrzeba już wizy i w tym momencie na tej granicy Hongkongu z Chinami normalnie mamy posterunek pograniczników, którzy nam sprawdzają te wizy chińskie i wpuszczają nas do Chin i vice versa. Więc na przykład jak studiowałem w Chinach, to takim bardzo prostym sposobem na przedłużenie wizy było wyjechanie do Hongkongu i tam uzyskanie nowej i powrót. Więc to jest administracyjnie inna bajka. Macau, nawiasem mówiąc, obok również. Więc to jest tak, że to odcięcie Chin od Hongkongu jest jednak znaczne. No w Chinach mamy kontrolę mediów, kontrolę przekazu,
no może nie pełną, ale jednak zasadniczą przez partię, natomiast w Hongkongu nie. W efekcie destabilizacja Hongkongu jest właśnie destabilizacją Hongkongu, nie Chin, bo w Chinach po prostu ludzie uważają, że to po prostu Hongkong rozrabia i im odbiło i w ogóle to oni mają jeszcze po tych pokolonialnych tych, im w głowach się poprzewracało, a w ogóle to, że właśnie Stany mieszają i tam maczają palce, więc w tym momencie jakby partia ma pełny przekaz, znaczy pełną kontrolę nad przekazem, więc to nie destabilizuje samych Chin, to tylko Hongkongowi szkodzi. Więc to. A przepraszam, ale czy w takiej sferze międzynarodowej to, że Chiny jakby nie chcąc utracić twarzy, no muszą jakoś reagować. A reagując, nie wiem, siłowo, no jakby jednocześnie tracą tą twarz, czy to nie ma wpływu też na to, jak Chiny są postrzegane. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Nie, no oczywiście, że tak. I to oczywiście, że tak. Natomiast no, Chiny jeszcze nie reagują jakoś bardzo siłowo. Ja wiem, że nam tutaj te wydarzenia w Hongkongu się wydają, że to po prostu ten, ale to na razie Chiny starają się to stłumić rękami hongkongijskiej policji, bo to hongkongijska policja, no oczywiście kontrolowana przez Pekin, ale jednak hongkongijska, to hongkongijska policja bije tych protestantów, a nie protestujących, a nie wojsko chińskie na przykład. Nie? No tam Chińczycy sobie wrzucali do sieci filmiki z wojskiem, które ćwiczy, jeszcze mówi po kantońsku, językiem Chin państwowym jest Putonghua, czyli mandaryński, a kantoński to jest język południa Chin i w tym Hongkongu. No więc to był wyraźny przekaz, że jak się nie uspokoicie, to wam tu wjedziemy armią. No ale to było właśnie takie straszenie. Tak? Na dobrą sprawę to Chiny jeszcze nie użyły, nie zadziałały siłowo w Hongkongu. To nie znaczy, że tak nie zrobią, bo jak już się nic nie da i nie da się uspokoić tego miasta, no to tam zrobią drugi Tiananmen. Co do tego nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast jeszcze Chiny siłowo nie reagują i oczywiście, że Chiny tracą wizerunkowo na świecie, no ale to znowu ten skorpion, tak? No oni po prostu nie umieją inaczej reagować, jakby to jest wyraźne. Natomiast czy Stany by aż tak miały jakąś taką wielką wizję, żeby popsuć wizerunek Chin przez wywołanie zamieszek w Hongkongu? No nie wiem, nie wydaje mi się. Myślę, że z punktu widzenia Amerykanów dużo lepszym sposobem powstrzymania tego marszu Chin światowego byłoby jednak bycie trochę bardziej szczodrymi wobec sojuszników i państw, albo niekoniecznie sojuszników, ale w ogóle wobec państw, które się wahają. A tymczasem Stany w ogóle chcą brać, a nie chcą za bardzo dawać. I w tym momencie to nie jakby to jest największy prezent dla Chin. No bo jeżeli Amerykanie na przykład mówią, że nie dla sieci 5G, nie dla Huawei, no nie dają nic w zamian. No to w tym momencie ileś tam państw uzna, że no już trudno, no już jak w wyborze między tym, czy kto nas będzie podsłuchiwał, Chiny czy Stany, no skoro Stany nic nie dają, a Chiny jednak trochę dają, no to już lepiej wybrać te Chiny, nie? Więc to ja mówię tutaj bardziej o dylematach takich biedniejszych krajów, nie? Natomiast z punktu widzenia jakby globalnej strategii amerykańskiej, to już by bardziej się opłacało mieć jakąś kontrstrategię, kontrpropozycję wobec Chin, bo na razie to ta amerykańska wizja jest głównie wizją, no to jest takie jak Gromyko kiedyś w ONZ-cie, nie, tak, więc to jest mało konstruktywne i w efekcie nie wydaje mi się, żeby to Hongkong był jakąś wielką strategią amerykańską. Jeśli już, to oczywiście Amerykanie to wykorzystują, natomiast pamiętajmy o tym, że bardzo wiele rzeczy się dzieje oddolnie. To nie jest tak, że po prostu jacyś maherzy w jakichś tutaj agencjach rządowych po prostu przesuwają te pionki na planszy, tylko naprawdę bardzo wiele rzeczy się dzieje oddolnie, przypadkowo, w sposób niezaplanowany i to dopiero zmusza państwa do reakcji, a jeszcze dzisiaj mamy taką politykę i taki po prostu poziom tej polityki, w której większość decyzji polityków jest reaktywna, to znaczy oni próbują
jakoś ogarnąć tą rzeczywistość, zareagować na nią. Natomiast mało jest teraz planowania. No, działania ad hoc są dzisiaj jakby na najbardziej popularnym metodą, więc wydaje mi się, że to mi intuicja podpowiada w przypadku Hongkongu, że nawet jeżeli to była jakaś ręka czy rączka amerykańska, to ona była dopiero potem i nie była to ręka jakby jakiejś wielkiej strategii, tylko raczej oddolnych, jakichś pozarządowych organizacji albo jakichś niezwiązanych bezpośrednio z Białym Domem. No ale podkreślam, to jest intuicja. To nie mam dostępu do informacji niejawnych. Mieszkańcy czego najbardziej się, nie wiem, obawiają, czy na co są najbardziej wkurzeni? Mieszkańcy żyli w jednym z najfajniejszych miast świata. Jakby Hongkong to było naprawdę, a na pewno Azji. Jakby Hongkong to było jedno z najfajniejszych miejsc Azji i to naprawdę było bardzo fajne miejsce do życia, które miało świetną edukację, które dalej ma, które miało znakomity transport, które miało no, świetne położenie, a jednocześnie skutki tej polityki chińskiej były coraz gorsze. Od takich bardzo wyraźnych, no, mówiłem tutaj dużo o planowaniu, no, jest w polskiej, czy nie tylko w polskiej, światowej, przekonaniu, że w opinii publicznej jest takie przekonanie, że te Chiny to planują na 100 lat do przodu i w ogóle wszystko jest rozpisane. A tymczasem jakby fakty no, niekoniecznie temu to potwierdzają, dlatego że na przykład Chińczycy czy Pekin no nie przewidział problemu kwestii bańki spekulacyjnej, bańki nieruchomości w Hongkongu. A to był jakby główny powód, który wyprowadził ludzi na ulicę, dlatego że młodzi ludzie w Hongkongu po świetnych szkołach, po świetnych uniwersytetach, no nie mają w ogóle pieniędzy na to, żeby wynająć sobie mieszkanie. Hongkong w ogóle, to ilekroć się tam, każdy, kto kiedyśkolwiek był w Hongkongu, to wie, jakie to są klitki te wszystkie mieszkania w centrum. No, hotele w Hongkongu, no to po prostu to są w ogóle nieprawdopodobne ceny za absolutnie fatalne warunki. I to nawet w takich norach, jak na przykład Chungking Mansion, to jest taka dość znana nora w centrum miasta, w której większość tych, ale tam jest też niebezpiecznie, szczególnie w nocy, więc to jest okej, zaoszczędzimy te $100, ale możemy zginąć, więc to nie wiem, czy to jest aż taki dobry pomysł. W każdym razie, więc każdy, kto był w Hongkongu, ten zna ten problem, nawet przejazdem, natomiast w przypadku, a dlaczego są takie wielkie te ceny nieruchomości? No dlatego, że tajkuni, czyli oligarchowie hongkongijscy, będący w kieszeniach Chin, no zarabiają na tej bańce spekulacyjnej, na tej bańce nieruchomości, no bo to są ich grunty. W efekcie to do nich należą, albo do ich firm. W efekcie im się opłaca, żeby te ceny były niebotyczne. A nie ma tam mieszkania plus. Tak? Jakby nie ma planu takiego, teraz dopiero coś tam wymyślają, ale to powoduje, że po prostu ludzi na nic nie stać, więc to jest taki bardzo podstawowy powód, ale też są inne społeczne, no w Hongkongu, jak pamiętam pierwszy raz w Hongkongu byłem, ile mam 2000, 11 lat temu, no to jak 11 lat temu, jak ktoś wchodził do metra, wbijając się w kolejkę, nie przestrzegając kolejek, no to patrzano na niego jak na wariata, czy konkretnie mówiąc jak na człowieka z kontynentu chińskiego, dlatego że w Chinach wtedy wbijanie się do kolejek było absolutnie oczywiste, naturalne. W ogóle jedno z pierwszych słów, jakich się nauczyłem po chińsku, jest biedziasaj, czyli nie wpychaj się, nie wcinaj się w kolejkę. To jest jedno z pierwszych słów, jakich się nauczyłem po chińsku. Także to jest, to było wyraźne. No i ta migracja Chińczyków z kontynentu, no nie chciałbym tu jakoś ostro stereotypami tutaj opisywać, no ale oni zasadniczo byli jak taka jedna wielka grupa z awansu społecznego, no pluli, w ogóle wbijali się w kolejkę, w ogóle nie przestrzegali tych norm podstawowych, no i jeszcze zabierali pracę. No i z punktu widzenia jakby Hongkongu, to jest o tyle ciekawe, że Hongkong do ostatnich tam 10 lat, 20 nie było jakiegoś przekonania o tożsamości Hongkongu. No uważali się po prostu za Chińczyków. Natomiast w momencie, kiedy ich włączono do Chin z całym dobrodziejstwem, inwentarza, no to nagle zaczęła się pojawiać taka właśnie tożsamość, że jednak, że oni są właśnie tym miastem, światowym miastem Azji.
a nie są tutaj tylko po prostu ludźmi z Chin, z awansu społecznego. Bo to jest ciekawe, bo tu mamy zderzenie dwóch stereotypów. Hongkongijczycy uważają się za lepszych od Chińczyków, dlatego że Chińczycy są nieokrzesani, burowaci, w ogóle nie mówią po angielsku. O, to taki piękny przykład dyskryminacji Hongkongijczyków wobec Chińczyków z kontynentu jest taki, że na przykład jest ogłoszenia i w ogłoszeniu jest, że musisz mówić po angielsku. No i to skutecznie załatwia jakby sprawę, dlatego że no, większość Chińczyków po angielsku nie mówi, angielski jest na dużo słabszym poziomie w Chinach niż jest w Hongkongu. No i to prosta sprawa, tak, to oni wolą zatrudnić kogoś z Bangladeszu czy z Pakistanu, bo tam jest angielski w szkołach i w efekcie ten ktoś nawet jak nie mówi ładnym angielskim, to jednak jest to język, którym jakoś operuje, czy z Filipin na przykład, niż kogoś z Chin. No, więc to jest w jedną stronę taki stereotyp, jakie przekonanie o wyższości, że te Chińczycy to jest w ogóle tłuszcza po prostu z kontynentu, która tutaj przybywa, zadepcze, zapluje i w ogóle. Natomiast w drugą stronę jest też przekonanie Chińczyków o tym, że ten Hongkong to po prostu to są karły reakcji, po prostu zdegenerowane przez Zachód, które w ogóle nie rozumieją, za mało patriotyczni, no nie są to prawdziwi Chińczycy, no i że trzeba ich tutaj po prostu do równi, tak, do szyku ustawić, żeby oni od nowa się nauczyli, co to znaczy Chińczyk i tak dalej. Nie? Więc mamy takie zderzenie dwóch stereotypów na linii Hongkong-Chiny, no ale pytałeś o ten Hongkong, no to właśnie z punktu widzenia mieszkańców jakby najważniejsze dla nich jest to, że oni chcieli, bo już praktycznie im się to nie udało, ale jeszcze walczą, coraz bardziej desperacko, no ale jakby ich istota była taka, że oni chcieli obronić tą swoją unikatowość, bo Hongkong był chiński i był międzynarodowy. Był bardzo chiński, ale jednocześnie miał te wolności pokolonialne, czy pobrytyjskie, których sobie bardzo cenił. No i w tym momencie im wchodzi Pekin, im to zabiera, więc oni już do tego przywykli, bo tak to już jest, że Hongkongijczycy przywykli nie tylko do prosperity, bogactwa wszelkiego i tak dalej, ale również do tych elementów wolnościowych. No a teraz im to Pekin zabiera, więc w efekcie oni stają w obronie tego, co jest dla nich bardzo cenne. No a kryzys nieruchomości i kilka innych, tu już z braku czasu nie wymieniłem, kilka innych zjawisk ekonomicznych jeszcze to podkręca. No dobrze, a jakbyś się miał zamienić trochę w takiego prognostyka, co się twoim zdaniem zadzieje w 2047, jeżeli już minie ta data i Hongkong wróci do Chin? Jaki scenariusz dla ciebie jest najbardziej prawdopodobny, jakbyś się miał tutaj zabawić we wróżkę? Najważniejsze będzie to, co się będzie działo w Chinach, to znaczy jeżeli w Chinach dalej będzie rządzić Komunistyczna Partia Chin i dalej będzie rządzić dobrze, w sensie ekonomicznym oczywiście, to 2047 nie będzie już żadną datą graniczną, dlatego że do tego czasu już nie będzie żadnej autonomii Hongkongu, że ona pozostanie tylko na papierze i w międzyczasie Chiny już to wszystko zchińszczą i nie będzie w ogóle mowy o czymkolwiek. Jakby w tym momencie proces sinizacji Hongkongu dobiegnie końca i zostanie zamknięty jakimś działaniem symbolicznym. No, tak będzie, jeśli Chiny utrzymają tą swoją siłę i potęgę Komunistycznej Partii Chin, no i też dalszy rozwój kraju, no bo jednak przy wszystkich jakby tutaj ale, które możemy mieć do Chin, no to jest jednak nieprawdopodobny imponujący rozwój, jaki ma miejsce od ponad trzech dekad. W efekcie, jeżeli on dalej będzie się toczył w ten sposób, no to Hongkong nie ma żadnych szans na utrzymanie tej swojej niezależności. Jak dalej będzie w ten sposób się działo, czyli będą protesty i demolka, no to w tym momencie Hongkong utraci ten swój unikatowy status i jego miejsce przejmą czekające w kolejce i przebierające nogami inne miasta, takie jak Szanghaj na przykład, czy Kanton, więc czy Shenzhen, o to chyba najbardziej. W efekcie to po prostu Hongkong na tym najwięcej straci. Natomiast jeśli by się coś zadziało w Chinach, jeśli by władza Komunistycznej Partii Chin osłabła, jeśli by doszło tam do jakichś problemów wewnętrznych, protestów, zamieszek i innych tego typu, no to wtedy Hongkong ma szansę. Więc tak na dobrą sprawę decyduje to, co będzie się działo w Chinach.
A teraz na chwilę jeszcze przyjmijmy perspektywę zwykłego Kowalskiego. Kowalski w Polsce tym Hongkongiem powinien się jakoś, nie wiem, przejmować, interesować? Jeśli tak, to dlaczego? No myślę, że z takiej polskiej wolnościowej perspektywy, no to tak powinien mieć no współczuć im albo i wspierać ich moralnie, nie? No bo jednak chłopcy walczą o swoją wolność, nie? Więc to tak na poziomie emocji. No jakby ja osobiście nie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy się jakoś strasznie emocjonują tymi niesprawiedliwościami wobec czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, a podkreślam, że to są ewidentnie niesprawiedliwości, jakby to jest jasne. Natomiast jakby poziom emocji, który to wzbudza u nas, poziom zainteresowania tym tematem mnie tak mocno dziwi, bo to jest w ogóle odległa sprawa w odległym kraju, a tymczasem to właśnie to się w Hongkongu jest dużo bardziej takie czarno-białe, bo tutaj naprawdę mamy ludzi, którzy walczą o swoją wolność i to wręcz dramatycznie, a nie mamy tutaj jakby problemów wewnętrznych w kraju, które powinien to rozwiązać zasadniczo sam i co światu do tego, tak? A tutaj mamy jednak ewidentnie bardzo wyraźną walkę obywateli o wolność, o godność, o to, żeby ich traktować w sposób no, zgodny ze standardami XXI wieku, albo może drugiej połowy XX wieku, bo chyba nam się znowu pogarszają te standardy, ale więc na takim poziomie emocjonalnym czy zainteresowania, no to właśnie powinniśmy tutaj robić demonstracje poparcia z Hongkongiem, kłaść się na ziemię, tak, dla Hongkongu, no a tymczasem tego w ogóle nie ma, nie ma takiego zainteresowania, więc co na poziomie emocjonalnym, natomiast na poziomie takim bardziej intelektualnym, no to bym powiedział, że Hongkong jest taką soczewką, która nam pokazuje, w jaką stronę zmierza świat, czy w jaką stronę będzie świat zmierzał, jak będą zwyciężały w nim autorytaryzmy. Czyli i to, bo chiński autorytaryzm jest dlatego tak niebezpieczny, ponieważ jest sprawny, ponieważ jest technologicznie na bardzo wysokim poziomie, no i odziera stopniowo obywateli z ich wolności, co oczywiście później też kopiują państwa demokratyczne. Natomiast w państwie demokratycznym mamy jednak kontrolę jakąś nad tymi rządzącymi, czy to media, czy nie, jacyś rzecznicy praw obywatelskich, no generalnie jakaś tam ochrona jest. No i w tym momencie, jeżeli patrzymy na Hongkong, no to sobie wyobraźmy, co by było, gdyby jednak na świecie dominowały, czy rządziły państwa autorytarne. No i byśmy się znaleźli w sytuacji Hongkongijczyków, którzy wczoraj mieli wolność, ale dzisiaj już jej nie mają. Czy dzisiaj ją tracą, jutro jej nie będą mieli całkiem. No więc jakby z tej perspektywy to jest ciekawe, że to jest taka soczewka tego, w którą stronę zmierza świat. No dobrze, i ostatnie pytanie. Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej na prezydenta. Będziemy mieć w tym roku nowego prezydenta, nowego starego albo nowego. I załóżmy taki scenariusz, że jesteś w zespole doradców właśnie nowego prezydenta, już wybranego. I jedna na liście wizyt najbliższych 10, radzisz umieścić prezydentowi Hongkong. Czy to dobry pomysł, czy nie? A jeżeli dobry, to dlaczego? Nie, to nie byłby dobry pomysł, dlatego że no, nie jedzie się na pole bitewne. Tam, gdzie się biją, tak, to nie ma sensu za bardzo, ponieważ w tym momencie jakby dużo trudniej jest się nie opowiadać za którąś ze stron. To można pojechać, jak już któraś wygra i wtedy powiedzieć, że się od początku za nią było, natomiast tak, jechać w miejsce, które jest podstawowym konfliktem, no nie widzę tutaj większego sensu. Trochę będę jakby zaprzeczał temu, co mówiłem wcześniej, ale wcześniej mówiłem z perspektywy obywateli, że dlaczego emocjonalnie ten Hongkong mógłby być ciekawy. No ale emocjonalnie emocje nie działają w kierowaniu państwa, a przynajmniej nie powinny.
No i w tym momencie jakby logicznie rzecz biorąc, no nie mamy za bardzo jako Rzeczpospolita, nie mamy za bardzo interesu w tym, żeby ten Hongkong wspierać, więc w tym momencie raczej bym radził unikać tego, no chyba żeby z jakiegoś powodu, chyba żebyśmy chcieli z jakiegoś powodu zirytować Chiny, jakby jakoś bardzo wyraźnie, jakby no czym, coś by nam tu zrobili jakoś tak no, wyjątkowo, no to wtedy bym mógł rozważyć, żeby sugerować, żeby pojechać do Hongkongu. Natomiast tak bez powodu, no to nie, no to bez sensu. Jakby to powinien właśnie omijać Hongkong, powinien omijać tematy Tajwanu, Xinjiangu i tego typu rzeczy. No chyba, że to byłby jakiś układ mieszany, jakiś deal, tak, że dobra, my nie mówimy o Hongkongu, a w zamian nam tu zrobicie więcej inwestycji typu Greenfield. To znaczy w ogóle zrobicie inwestycje typu Greenfield, bo chwilowo nie chcą robić za bardzo tych inwestycji, albo nie wiem, naszą strukturę handlu, która jest totalnie niekorzystna dla nas i po prostu jest ta przewaga chińska, tylko się zwiększa, no to żeby ją trochę jednak jakieś administracyjnymi działaniami zniwelować, tak? No to jakby to był jakiś układ wiązany za Hongkong, to wtedy bym sugerował, natomiast tak sam z siebie, jakby z idei, to absolutnie nie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Michale, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!